Jeśli chodzi o ten mecz, to wydaje mi się, że byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Kszo tak naprawdę rzadko tam zagrażał naszej bramce. Choć było bardzo dużo niedokładności w naszej drużynie i widać było te ciężkie nogi chłopaków spowodowane tymi ciężkimi treningami. Ale teraz przychodzi ten okres tych luźniejszych treningów, więc na pewno chłopcy odzyskają tą świeżość i dokładność. Zwycięstwo oczywiście cieszy, zwłaszcza to, że nie straciliśmy bramki. Mam nadzieję, że Rafał Kodyra, nic mu się po prostu nie stało, że to tylko drobny uraz i wróci do nas szybciutko. I dalej się przygotowujemy, bo już niedługo liga. Każdy z nas nie może już się doczekać tego rozpoczęcia, więc mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku.